Papież, tak mówiąc zupełnie szczerze, sprawy konkordatu zostawił swoim współpracownikom. On nie chciał się tym zajmować. Może to wynikało z tego, że uznawał, iż w Polsce ta dyskusja jest niewłaściwa, bo skoro Polska ma papieża, to powinna zachować się może z większym gestem, a może po prostu uznawał, że takie dojrzewanie ma sens. Ja nie potrafię powiedzieć, co naprawdę papież myślał. Natomiast wiem jedno, że to nie był temat, w którym on się angażował. O tym mówił kardynał Sodano, o tym mówiono na innych szczeblach, trwały rozmowy, oczywiście trwały rozmowy z polskim episkopatem. Natomiast papież, przynajmniej w rozmowach ze mną, jakby dystansował się. Znaczy, czasami wręcz mówiono, że Kościół katolicki da sobie radę i bez konkordatu, tak już jak zapętlała się ta sytuacja tu w Polsce w czasie negocjacji. Ja byłem przekonany, że konkordat trzeba podpisać, że to jest istotny element tego ładu i kompromisu, jaki osiągamy po 1989 roku w Polsce. Przekonywałem, staram się przekonywać do tego swoje środowisko polityczne. No, szczęśliwym sukcesem nazwałbym to, bo część osób rozumiała potrzebę, część nie. Ja myślę, że w Kościele również były różne opinie na temat konkordatu. Grupa bardziej umiarkowana, która w rezultacie ten konkordat stworzyła, moim zdaniem miała rację i dzięki temu konkordat mamy. Były też bardziej radykalne głosy, żądające dużo więcej, co było i niemożliwe, i moim zdaniem byłoby niewłaściwe dla Polski. Koniec końców konkordat został podpisany, jest. Myślę, że działa całkiem skutecznie, że nie jest dzisiaj... Nawet dzisiaj, gdyby jakieś bardzo radykalne siły polityczne chciały, nieważne z której strony, czy z lewej, czy z prawej, użyć konkordat jako jakiejś płaszczyzny do poważnej dyskusji czy sporu politycznego, to byłoby to nieudane. Po prostu konkordat wykazał przez te lata, że nie stanowi tu problemu. I więcej, w dyskusji o konkordacie czasami spotykałem niezwykłych sojuszników. Na przykład sojusznikami okazali się włoscy dawni komuniści czy ludzie partii lewicowej, którzy nas przekonywali, lewicę polską, że ten konkordat ma sens, dlatego że bez konkordatu te negatywne zjawiska, które często lewica krytykuje, są dużo bardziej częste i występują jakby z większą natarczywością, aniżeli wtedy, kiedy jest to uregulowane poprzez umowę międzynarodową, poprzez porozumienie. I słuchaliśmy ich uwag, na początku ze zdziwieniem, a później jakby przyznając rację, że konkordat jest takim istotnym elementem porządkującym relacje państwa, które jest neutralne światopoglądowo, i Kościoła, który jest autonomiczny w swoich funkcjach zgodnie z zapisami Konstytucji. Papież w sposób świadomy jakby dystansuje się od tego, przekazuje tę sprawę na niższe szczeble, znaczy niższe, bardzo wysokie, bo sekretariat stanu, natomiast nie chce wikłać siebie jako papieża i papieża Polaka w dyskusję, która jest w jego przekonaniu dyskusją prawno-polityczną między Watykanem, państwem watykańskim, a państwem polskim. I on tu zachowywał taki trochę, jak to mówią Anglicy, splendid isolation, taką oczywiście całkowicie kontrolowaną, ale jednak zdystansowaną postawę.